Szybkie wpłaty i wypłaty do arbitrażu, handel w parze do złotówki, gra na dźwigni, bezpieczeństwo, Coxie IO, Wszystkie rynki w jednym miejscu. Sobota, 28 grudnia 2019 roku. Z tej strony Mike, witam i zapraszam na 181 kryptoniusy. A w dzisiejszym odcinku, jak zwykle, porcja wiadomości ze świata kryptowalut, nadchodzące wydarzenia, co tam w kryptoćwierka, czyli przegląd Twittera, analiza bieżącej sytuacji na rynku i kilka słów na koniec. Jeśli chodzi o dzisiejsze wiadomości, to parę pozycji przygotowałem, jak to zwykle, już w nowym wydaniu. Na początku, rekordowe wolumeny w Wenezueli i Argentynie. Libra w obecnym kształcie zawiodła. Nowa para tradingowa na Huobii, Indonezja. Co z tym banem? Bitfinex zmienia wymogi KYC. Projekty blockchainowe to dopiero Netscape. Bug na Twitterze. Trzy ciekawe wydarzenia z 2019 roku. Wzrosty przy halvingu mogą być pułapką. Później ze strony Bitcoin.pl.org Google usunął portfel Metamask ze sklepu z aplikacjami na Androida. I na końcu ze strony Komparik.pl Chiny ponownie uderzą w kryptowaluty. Zaczynamy 181. Kryptoniusy. Okazuje się, że problemy finansowe i wszelkiego rodzaju sprawy kryzysowe bardzo korzystnie odbijają się na wolumenach w sieciach P2P, na wolumenach tradingowych, szczególnie kryptowalut. Po, jest, za tym przykładem, idzie Argentyna, to jest jeden z przykładów i oczywiście e, także Wenezuela, gdzie m.in. na platformie Local Bitcoins osiągnięto, osiągnięto nowe ATH, jeśli chodzi o handel w powiązaniu do lokalnych walut, tak, oczywiście zgodnie z danymi przedstawionymi na stronie. 21 grudnia ponad 32,6 miliona argentyńskich pesos, to jest równoważność 544 900 dolarów, zostało przehandlowanych na tej giełdzie. Jest to nowy rekord 34% więcej niż dwa tygodnie, na dwa, dwa tygodnie wcześniej. Z kolei w Wenezueli ponad 248 miliardów bolivarów, to jest 24,8 miliona dolarów, było, było przetradowanych na lokal bitcoin w tym samym tygodniu. To jest ponad 15,6% więcej niż w poprzednim tygodniu. Oczywiście bitcoin jest tutaj używany jako ucieczka przed wa walutami banków centralnych. No cóż, słuchajcie, jeżeli dzieje się kryzys, waluta fiat staje się bezwartościowa, to kryptowaluty jest, są jedyną ucieczką. A niestety takie rzeczy możemy w wielu krajach. Więc tutaj możemy mieć można powiedzieć jakąś małą podpowiedź, co może się wydarzyć, jeżeli na świecie nastąpi kryzys i co się może wydarzyć w, e, co się może wydarzyć właśnie w, e, na świecie, jeśli będzie, co będzie w kryptowalutach. No ale o tym to myślę, że zrobię oddzielny odcinek. My w tym czasie lecimy dalej. Libra! Tym razem o projekcie Libra wypowiedział się sam prezydent Szwajcarii, który stwierdził, że. W obecnej formie Libra eee, Libra za, e, zawiodła, i jak to stwierdził, Barkin, incertalne nie, nie zaakceptują koszyka, walut, które będą je, można powiedzieć, e, będą podważały ich, <coughs> będą podważały ich działanie, będą podważały ich pozycję na rynku e, i oczywiście, y, i oczywiście, co ciekawe, nawet w samych Stanach Zjednoczonych jest, e, jest coś takiego, że chcą potraktować stablecoiny jako papiery wartościowe, czyli żeby podlegały pod prawo, pod prawo, pod agencję SEC. No cóż, powiem Wam szczerze, co ciekawe, White Paper Libry został zaktualizowany i, i usunął ze, swojego, ze swojej treści został usunięty wpis, w którym mówi się o tym, że będą wypł wypłacalne dywidendy dla inwestorów, a to oczywiście jak jest dywidenda, to wtedy tworzy automatycznie, automatycznie tworzy z tego projektu, z tego projektu automatycznie tworzy security token, i wtedy jest już problem. No ale ja dalej uważam, że Facebook, tak czy siak, tak czy siak tutaj powstanie Libra i oni będą walczyć z regulatorami. My w tym czasie lecimy dalej. Huobi, przenosimy się do Indonezji, a tam, jeśli chodzi o giełdę Huobi Indonezja, co ciekawe, powstała powstała parda tradingowa pomiędzy indonezyjską rupią a także Teterem. Poinformowało oczywiście, oczywiście o tym Hiłobi. Skrót IDR, to jest indonezy, indonezyjska, tak trzeba powiedzieć, rupia powiązana z Teterem. opublikowano to 27 grudnia w komunikacie pracowym. I co ciekawe, że będą mogli to dzięki takiej bramce płatniczej pomiędzy właśnie tą, pomiędzy tą jak to było? Rupią, tak? Rupią indonezyjską, a Tetherem będzie można handlować dzięki Rupi e, Dzięki Rupi na 250 różnych, różnych walutach. Oczywiście opublikowano odpowiednio, e, odpowiedni komunikat prasowy. I co ciekawe, e, grupa Hiłobi także bardzo mocne naciski tutaj na Turcję. E, na Turcję robi. No, jak na razie tutaj ciekawe Indonezja. Nie wiem właściwie, jakie tam jest podejście do kryptowalut. Wydaje mi się, że, wydaje mi się, że giełda jest regulowana, także... Zobaczymy, co, co z tego wszystkiego wyniknie, ale zobaczcie, coraz bardziej w różne dziwne kierunki świata. Już nie patrzą, to sobie powiedziałem. Stany Zjednoczone, Europa nie są tutaj pępkiem świata krypto. W innych regionach też się to rozwija. No cóż, my w tym czasie lecimy dalej. No i mamy kolejną informację o tym: oczywiście, kryptobond został podniesiony. Był to błąd. To YouTube oficjalnie potwierdził błąd albo test algorytmu nowego. to pisał o tym BlogSpace, że na Twitterze, że, 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 że najprawdopodobniej błędny algorytm. Pytanie, co będzie w przyszłości. Ja temu tematowi mam zamiar poświęcić całkowicie oddzielny odcinek. Nie będę tutaj o tym za dużo mówił. Generalnie ja wróciłem, jak sami możecie zauważyć. Co ciekawe, wróciłem już wczoraj, tylko wczoraj już mi się nie chciało nagrywać. Wisiał wczoraj rano, odblokowane zostały wszystkie filmy poza jednym. Jednym to jest trailer, trzy ciekawa sprawa. Mam swoje na ten temat teorie. Dosyć trafnie zdiagnozowałem na platformie VibraVid, na której teraz publikuję także swoje filmy, także te kryptoniusy. Eee, opublikowałem trzy, trzy scenariusze. Jeden to był ban, gdzie twierdziłem, że raczej nie. Drugie to atak. Po tym, jak został zablokowany film o tytule trailer 3, który był niepubliczny, nie można było znaleźć na tym kanale, bo nie był używany. Wiedziałem że już, że to nie jest atak, czyli wiedziałem, że jest to był błędny algorytm. Eee, no cóż, zmiany nadchodzą. No, nie bez kozyry pojawiło się YouTube Premium, które można zakupić. YouTube najprawdopodobniej, pewnie tak mi się wydaje, pójdzie w stronę platformy komercyjnej. Zobaczymy, co z tego wszystkiego. O tym dowiecie się w oddzielnym odcinku. Może jeszcze tam parę słów w podsumowaniu, ale generalnie lecimy dalej. Bitfinex, kolejna informacja z giełdy Bitfinex. I jak się dowiadujemy, giełda Bitfinex podnosi swoje wymagania. KYC pyta użytkowników o dodatkowe informacje. A co prawda, nigdy nie miałem konta na Bitfinexie, więc nie wiem. Ale pytają o takie informacje, m.in. jak źródło środków, tak, użycie funduszy, a także żądają, żądają dowodnienia swojego adresu, m.in. można im wysłać się za jakieś tam media, za jakiś tam media, rachunek tego typu rzeczy. To znaczy, że jesteśmy w kontakcie z naszymi klientami na stałe. Możemy na przykład aktualizować dokumenty KYC, które, które zostały wygaszone, tak. I wyjaśniać naturę niektórych transakcji. Co ciekawe, jest tu cały czas dochodzenie te przez New York Attorney General od kwietnia pod kątem Bitfinexa. I co ciekawe, firma twierdzi, że nigdy nie, firma oczywiście Bitfinex twierdzi, że nigdy nie obsługiwała klientów z Nowego Jorku. Podejrzewam, że może się to tak skończyć, że pewne giełdy nie będą obsługiwać klientów ze Stanów Zjednoczonych. Chyba, nie pamiętam, co nie obsługuje Wirex. Nie obsługuje klientów ze Stanów? ze Stanów? Tak mi się wydaje, że chyba Wirex, ale tego nie jestem pewien. Z mojej strony to tyle. Lecimy dalej! Netscape, a właściwie nie Netscape, tylko taki mały zabieg. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś była taka przeglądarka, dawno, dawno na początkach mojej zabawy z internetem. Była taka przeglądarka Netscape, której się używało. I prawdę mówiąc, tutaj chodzi o przestawienie w kontekście, jak to ktoś porównał. Bardzo fajny artykuł, oczywiście, macie w linku pod filmem, możecie go. Możecie go zobaczyć. Napisał artykuł Jir Carlson i on chce chodzi o to, żeby postawić, że perspektywa jest kluczem, że pewne rzeczy, że te projekty blockchainowe obecne, nie ja mam takie podsumowanie artykułu krótkie, to tak naprawdę jest dopiero poziom Netscape'a. Nie wiem, czy pamiętacie MIRC, czyli sieć IRC. One oczywiście do dzisiaj działają. Nie wiem, kto z was używał. Na pewno pamiętacie GaduGado, bo dopiero niedawno straciło popularność, nie wiem czy, czy pamiętacie AOL Instant Messenger, właśnie Netscape a między innymi, Yahoo jak było popularne, więc dopiero później jak nie było w ogóle Google, istniała firma Google. Więc prawda jest taka, że jesteśmy, dużo jest projektów bardzo obiecujących, ale jesteśmy dopiero na początku drogi. Co będzie za 5, 10, 15 lat tego nikt nie wie. Dlatego dobrze jest obserwować, żeby w, w krypto, żeby w krypto w takie Kryptowalutowe Google dobrze wycelować. To jest klucz do sukcesu. A w tym czasie lecimy dalej. Twitter. Okazuje się, że badacz, badacz z dziedziny bezpieczeństwa znalazł baga w, w aplikacji na Androida, jeśli chodzi o Twittera w twitterowej aplikacji. I można powiedzieć, dotyczy ten bug milionów użytkowników, którzy łączą swoje numery telefonów do swoich Twitter ID. Ten, ta dziura mogła być uży, użyta, aby, e, czy właściwie mogłoby to spowodować, że system 2FA e, 2FA przestałby działać. Jeżeli uploadujesz swój numer telefonu, e, to to wyzywa dane użytkownika z powrotem, tak? I powiem Wam szczerze, uważajcie na wszelkiego rodzaju, profilaktycznie zmieniajcie hasła. Aktualizujcie na pewno aplikację, chociaż na, na pewno macie ustawione. Jeżeli używacie na Androida, to na pewno macie e, ustawione. No, 2Fa to jest chyba podstawa powoli, gdzieś nam się pojawia 3 f -a. No cóż, dbajcie o bezpieczeństwo, bo to jest najważniejsze. Lecimy dalej. Rok 2019 i taki ciekawy artykuł. Trzy interesujące rzeczy, które stały się z Bitcoin, na świecie bitcoina w 2019 roku. Ja tylko poszukam w międzyczasie, bo założyliśmy się o hash rate. I co ciekawe, autor artykułu mówi tutaj o trzech rzeczach, a mianowicie powstaniu Libry. Ja też uważam, że to jest bardzo ważna rzecz. Zatrzęsły portkami. Bitcoin i kryptowaluty trafiły do mainstreamu. Zatrzęsły portkami wszelkiego rodzaju władze. Co ciekawe, skapitulowały altcoiny. Bitcoin i altcoiny kapitulowa, kapitulowały. Oczywiście nie wszystkie. Te Zosy, czy linki inne tego typu rzeczy rosły. Mindole, Pindole tego typu. I co ciekawe, hashrate sieci Bitcoina przekroczył 100 haszy a co ciekawe, czy nawet 112 haszy A co ciekawe, na zaraz nowe układy już słyszymy o tym, że będą 5 nanometrowe układy ASIC, chipy będą, które będą działać. I przypomnę też jeszcze taki zakład, który miał być na koniec roku obstawianie tego hash i co ciekawe, tak, Mike obstawił 155 Phoenix 112 CryptoDev 117. Bartek 120, do 90, x 100, Kamil 140. Powiem Wam szczerze, no ciekawe. Ciekawe, kto będzie najbliżej. Na koniec roku będziemy sprawdzać w Sylwestra, jak duża będzie moc sieci Bitcoina. To tak sobie tylko tutaj przygotowałem taką informację. No ale jest coś takiego. Jest, mamy taki mały zakład, oczywiście bez żadnych tych. Dobra, nie ma co zwlekać. Lecimy dalej. I na końcu mały artykuł, oczywiście link, jak zwykle, znajdziecie, znajdziecie pod spodem. Poleganiu na pampie pump, cenowej, na halwingu bitcoina, może być wielkim błędem. O, ostrzega zarządzający, zarządzający aktywami. Bardzo jest to fajny, bardzo jest to fajny artykuł, polecam, polecam przeczytać. Tak Jest to ten pan, który zarządza, oczywiście nazywa się Meltem, Demirors. On ostrzega, on zarządza ponad miliardem dolarów w aktywach jeśli chodzi o Coinshares i co ciekawe mówi o tym, że jest bardzo realna możliwość tego, że cena bitcoina nie urośnie po halvingu. Ktoś mi ostatnio mówił, że cena bitcoina rosła przed halvingiem i mocno po halvingu, ale tak w trakcie halvingu to nie bardzo. No to powiem szczerze, musicie to, musicie to obserwować, bo to jest bardzo bardzo to jest ciekawe. Chociaż niektórzy mówią, Niektórzy mówią, że jeśli chodzi o bitcoina, to kolejna bańka się zaczyna, bo 70% bitcoinów nie jest w ogóle ruszanych od dłuższego czasu. No cóż, przechodzimy sobie do kolejnej informacji, czyli lecimy dalej. Teraz, oczywiście, ze strony bitcoin.plor, którą wszystkim polecam, Google usunął portfel MetaMask ze sklepu Androida z aplikacjami. Także MetaMask skarżył się na Twitterze, że ich ich portfel został usunięty, jakoby zawierał w sobie malware, który, który kopał. No bardzo niefajny ruch ze strony Google. MetaMask jest bardzo bardzo potrzebny. To jest bardzo fajna, fajna rzecz, to absolutnie niczego nie kopię. Szkodliwość oprogramowania w postaci kopania kryptowalut. MetaMask niczego nie kopie, także naprawdę spokojnie przywróćcie Google, tak jak przywróciliście filmy, zobaczymy, czy to wszystko zostanie przywrócone i oczywiście na końcu ze strony Bitcoin, przepraszam, komparik.pl Chiny podobnie uderzą w kryptowaluty. Artykuł Jacka Walewskiego. Chińskie organy nadzoru papierów wartościowych wezwały władze Pekinu do podjęcia odpowiednich działań mających na celu zapobieganie używaniu kryptowalut przez społeczeństwo. No cóż, czyżby chodziło o wywołanie kolejnej paniki? Stan wyjątkowy, zawsze smaczny i zdrowy, jak to śpiewał artysta. A może chodzi o to, że Trzeba by było zbić cenę bitcoina. No, cóż tu można dalej powiedzieć? Lecimy dalej. I teraz przechodzimy sobie do nadchodzących wydarzeń. Jak zwykle, dzięki Dodo za nadesłanie. Parę wydarzeń dzisiaj, oczywiście, mamy. Na początku 29 grudnia, czyli już jutro, Horizon podwójny bonus na Fosecie, czyli na kraniku. Jest już drugi dzień. Kryptowalutowa niedziela z Majkiem, Odcinek 89. Oczywiście o godzinie 20 zaczynamy live stream. Jak zwykle, pewnie będą goście. 30 grudnia OKX upgrade systemu o 6, między 6 a 7 czasu OTC, czyli pewnie giełda nie będzie działać. 1 stycznia Ethereum, Hard Fork, Muar chyba tak to się powinno czytać, i Horizon, podwójny bonus dzień trzeci. I oczywiście 2 stycznia będziemy mieli mainnet na Ignisie. Gdzieś parę Ignisów mam, trzymam, gówno są warte, dlatego nie sprzedaję ich, nie zamieniam na tarte no i oczywiście 27 do 29 marca 2020 roku Invest Calfs 2020 Kraków, Centrum Kon Kongresowe ICE. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Przejdźmy sobie do teraz co tam w kryptoćwierka, zobaczmy na Twittera. Na początku zaczynamy z Rio Currency, czyli coś co kopią górnicy. Zawsze ładnie jest popatrzeć jak dobrze zbalansowane jest Kryptonite i GPU. AMD pozycjonowało to GPU jako RX 48580 bardziej wydajne zastąpienie tego systemu, tak. No i tak samo jak mining, no cóż, Rio. Niektórzy pewnie kopią. Andreas Antonopoulos oczywiście mówi, że doskonały artykuł Bitcoin rok, rok Bitcoin 2019 rok Bitcoina. W przejrzeniu możemy sobie tutaj przejrzeć artykuł oczywiście także Bitcoin Optech Newsletter 78 2019 Year in Review Special. Przeczytajcie warto. I zobaczcie tutaj, że What Bitcoin Did, czyli podcast z tego, co się orientuje Petera McCormacka, możecie sobie posłuchać. Yy, 2019 rok i przejrzenie Lightning Network. A także zobaczcie MM Crypto, mówi o tym, że zobaczcie Wall Street, SP 500, All Time High, Nasdaq, All Time High, Dow, All Time High Tax, All Time High New York Stock Exchange, All Time High, Bitcoin poniżej 10 tysięcy. Co myślicie, że dobrze jest kupić? No właśnie, co byście kupili. Teraz kolejna informacja. Zobaczcie, potrzeba centralnych banków już jest koniec, nie potrzeba tych banków. Teraz można powiedzieć, próbują desperacko uzyskać jakąkolwiek wiarygodność, bo wiara w tą szaradę już się kończy. I zobaczcie, Walton Chain informuje o tym, że jest skam. Walton chain capital Facebook page. Tak, ktoś podszywa się pod to, sprawdzajcie tylko oficjalną stronę. Zawsze weryfikujcie, czy jest to oficjalna strona. A także bod wolumenu Bakta bardzo przydatna rzecz do obserwowania, tak. Do tej pory wolumen 2863 Bitcoiny przetradowano, tre, ostatnia cena tradingu 7265. Podstęp dnia 83% i cel to jest 3132 Bitcoiny. I zobaczcie co tu nam daje krypto tak. Czy widzieliście złote, paladowe i platynowe kryptotagi. Pytanie tylko, czy to faktycznie będzie ze złota, czy może będzie pozłacane. No bo powiem szczerze, taki kawał złota, to ten kryptotag może być kosztować. No ale z drugiej strony, jak wypuszczono jakiś luksusowy zegarek, na którym jest chyba z 15 milionów dolarów, kosztuje no to, czy półtorej miliona, nie pamiętam. Z drugiej strony, co nie mogą. Ha, co to. Kto bogatemu zabroni w sy kupi. Przejdźmy sobie teraz do analizy sytuacji na rynku. Popatrzmy sobie na Coin paprykę. Zobaczymy, co tam się teraz Dzieje na grze raz, dwa, trzy. Analizę technologiczną rozpoczynasz ty. I spójrzmy sobie na koń Papryce. Oczywiście może najpierw odświeżę. Zobaczmy. Cena Bitcoina oczywiście 190, przepraszam, cena Bitcoina 73786. Kapitalizacja tylko 196 miliardów, to sobie spojrzymy później. Oczywiście wszystko jest w ciągu ostatnich 24 godzin praktycznie na zielono. Litecoin 6%, Bitcoin SV V4.99. Zbliżamy się do punktu, w którym Satoshi Nakamoto, jak sam twierdzi, Craig Wright, twierdzi, że jest Satoshi Nakamoto, miał dostać swoje bitcoiny. No, zaczyna się kombinowanie, że jednak jak to, co wy, moje bitcoiny, co wy się wpierdzielacie do moich bitcoinów, a może nie pokażę, a może nie dam. No, także... Zobaczmy, zobaczcie, Mindoll dalej pompowany 34% do góry. Co tu jeszcze? Hedge Trade 59. Zobaczmy, co tu jest jeszcze? Dash 8.07. Basic Attention Token 8.85 do góry poszedł. Nieźdźby wyższą na Bacie, aż muszę sprawdzić. 0.17, nie, to jeszcze do mojej ceny nie dotarło. Zobaczmy, gdzie jest świnia. Zobaczcie, Prism mocno promowany i spadł 15% w ciągu dwóch tygodni. Zobaczmy, gdzie jest świnia. Poszukajmy świni. 63. Miejsce świnia w ciągu 7 dni. 7,62. Bytą garnitury, oczywiście 1,63. Zobaczymy, gdzie jest nano. I jeszcze przy okazji, byśmy sprawdzili sobie kowalski token, bo oczywiście kowalski token, jak tam kowalski token? Najlepsze aktywo. No, daje nam tutaj. Godziwe w ciągu miesiąca 16% do góry, w ciągu tygodnia zobaczcie, 40% w ciągu 24 godzin, 56% do góry. To jest dopiero. Zobaczycie, niedługo będzie kowalski token 1 do 1 wymienialny. Zobaczcie, jak jest pump, to jest dump, jak jest pump, to jest dump. Tu Kowalski sprzedaje, tu, tu wszyscy kupują, yy, znaczy odwrotnie. Tu wszyscy kupują tu Kowalski. Dobrze mówię, tu Kowalski yy, sprzedaje, to spadnie, to wtedy wszyscy kupują znowu rośnie. I kowal tak, pach, 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 pach. pach. Tu Bitcoinik, tam Bitcoinik. Będzie z, tego, będzie z tego nowe Lambo. Chyba, że to wszystko wpadnie w Szambo. Dobra, e, przejdźmy sobie jeszcze tutaj na podsumowanie. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. E, to nas nie interesuje. To są oczywiście najlepsze rzeczy. Zobaczcie, najwięksi NP -coin 280%, Celsius. 75% Beldex, 51% MX Token, zobaczcie Platin Coin, Red Coin 21%, tak było, doszedł do 10 Satoshi, już wszyscy mu, Mortalus mówił, że już będzie 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, i w ogóle za darmo może rozdawać. A tu jednak jest odbicie. Jakiś nowy algorytm proof of stake oni tam wypuścili, proof of stake velocity dokładnie, ale są też spadki. Aurora jednak zatonęła 46% Karat, Gold Coin, oczywiście znowu faktom. Newton Pump, Mindol. Y, traci Matic i Pryzm, też traci. Co zostało dodane? Opraszcie, zobaczcie Sunrise Energy Token, ciekawe, że to jest z tego Sunrise coś na festiwal 3900%. Hex 2%, zobaczcie, jednak są ludzie, co wierzą. Universe Coin, Jade, a, nie ma sensu tracić czasu. Yy, co ciekawe, nie będziemy tutaj, można powiedzieć, tracić czasu. Przechodzimy sobie do może, może tak na spokojnie, do jakiegoś małego podsumowania. Strona się tego na środek, żeby wygodniej. E, więc teraz tak. Tak jak mówiłem, dwa firmy chcę poczynić. Jeszcze pierwszy to jest właśnie o tej całej sytuacji z YouTube'em. Ja wyciągnąłem pewne wnioski. E, wiem mniej więcej dlaczego. Oczywiście błąd, algorytmu i tak dalej, ale wiem dlaczego. Na przykład ja zostałem zablokowany Fenix. Nie. E, co ciekawe, wyczaiłem, że Kryptonaród nie udostępnia nawzajem swoich kanałów. Ja udostępniam wszystkie Kryptonarodu kanały, czyli. Fenixa Kowalskiego, Xgrosza, Kamila, Baksika, Kryptodeva. Kogoś pominąłem? Chyba nie. A pozostałe chłopaczki nie, więc tu nu, nu, nu. Proszę udostępniać wszystkie. Niech każdy kanał wszystkie udostępnia. Jeden, żeby ten, bo widziałem, że Baksik i ten, i Kryptodew wy tylko po jednym kanalu udostępniacie. Moim plus jakieś inne. Udostępnić też. Udostępnicie też pozostałe. No, a tak samo, no, bitcoin fajnie jest dostępny tylko bitcoin SV, także nu, nu, nu ja wiem, że czytasz, a tak samo ja też. Ja udostępniam, czytam, czasami osoba nie słucha, na przykład nie trafi na dany film, bo nie lubi newsów, bo na przykład lubi analizę techniczną. Także mówienie o innych jest bardzo miłe, ale też trzeba udostępniać na siłę. To jest to. Film, tak jak mówiłem, o całej sytuacji z YouTube'em, także film o tym. Także film o tym, jak, jeśli chodzi o nadchodzący kryzys, jak to ma wyglądać. Może jakieś podsumowanie roku na pewno trzeba będzie nagrać, bo zbliża się powoli koniec roku. Podsumowanie na kanale, podsumowanie w ogóle w świecie krypto. 19 Dziewię rok, dosyć ciekawy. Także kolejny rok przed nami. Oczywiście Kryptowoltawa Niedziela z Majkiem. Zapraszam jak najbardziej. Jutro Status Report postaram się dosyć wcześniej nagrać, żeby było. Konkurs został rozstrzygnięty. Jedna paczka pojedzie do Stanów. Będę musiał... Będę musiał troszeczkę tutaj jakieś wprowadzić zasady, bo jak trafi mi się tak, że pięć osób ze Stanów czy gdzieś ze świata wygra kurtę w konkursie rzeczy, to normalnie zbankrutuję także. także, no, tak to wygląda. No i co jeszcze, oczywiście zapraszam na media społecznościowe. Założyłem też dla łatwiejszego dostępu na Discordzie naszym, założyłem kanał Linki Majka. Nikt tam nie może nic publikować, tam będą wszystkie moje linki. Będę trochę też na stronę na Wik się rozwijał. No i tyle. Zapraszam. Oczywiście zaraz grafika Kryptonarodu się zmieni, bo do Kryptonarodu został przyjęty Blockspace, a także, a także darmowe kryptowaluty. Czekam tylko, aż tam poprawimy te grafiki i tak dalej. Także tyle. No może nie będę Wam zawracał za bardzo głowy. Dzięki za to, że jesteście. Pozdrawiam wszystkie osoby, które oczywiście są na tej premierze. Akurat dzisiaj wcześniej nagrywam, bo kończę nagrywać, jest godzina 18.11, także dosyć wcześnie. W 190 kryptoniusach wprowadzam już nową grafikę do kryptoniusów. Mam już praktycznie wszystko, ale chcę jeszcze poeksperymentować. A od dwusetnych zobaczymy. Oczywiście, jak ktoś ma ochotę, to może mnie wspierać w różne sposoby, dotacjami, patronajtami i tak No i tyle. Zapraszam na zdecentralizowane media, także takie jak DTube, takie jak VibraVid. Zapraszam na Twittera. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się, odpoczywajcie, do następnego razu.